No cześć. Uznałem, że ostatnio zrobię sobie taką małą konwersję figurkową. Od jakiegoś czasu chodził mi po głowie koncept orka berserkera. Wiecie, berserker, taki wojownik, który wpada w szał wojenny na polu bitwy i walczy, aż nie padnie. Uznałem, że zrobię takiego orka berserkera, a właściwie to dwóch, bo mam dwa wolne ciała i podzielę się z wami rezultatami. Wybrałem dwie odpowiednio wkurzono wyglądające głowy oraz toporki z innego zestawu z gnolami i zabrałem się za robotę. Byłem nieco zaniepokojony, bo bałem się, że ręce będą za długie, ale są idealnie po prostu małpie w stosunku do orków. Zauważyłem też, że jeżeli się nie przyklei jednej części ręki trzymającej topór i zostawi się tylko tą, która trzyma jego trzonek, to wygląda jakby ork robił włoską rączkę. Po jakimś czasie berserkerzy nabrali kształtu i muszę przyznać, że naprawdę mi się spodobał efekt końcowy. W porównaniu z normalnym orkiem wypadają na zdecydowanie nieco bardziej minimalnie, ale nadal nieco bardziej dynamicznych. Następnie zabrałem się do malowania. Poszłem w taki standardowy mój kolor orków. I zanim się spytacie, czemu moje orki są oliwkowe, a nie zielone, to ja orki robię takie na bardziej tolkienowskie, wiecie. I oryginalnie Tolkien mówił, że orki są albo ciemnoskóre, albo takie kompletnie czarnoskóre, albo oliwkowe. Nie wiem, to zależy od jakiego źródła czerpiemy informacje, ale ja preferuję orki właśnie takie oliwkowe, nie wiem. I muszę przyznać, że z czasem jak dodawałem kolejne kolory, takie jak czerwony, żeby oddać to, że to są berserkerzy, którzy no rozlewają krew, te orki zaczęły wyglądać coraz bardziej ładnie i coraz bardziej się wyróżniać od swoich normalnych kamratów. I voilà, tak się prezentują nasi orkowie berserkerzy. Jestem całkiem z nich zadowolony. Myślę, że szczególnie fajny wyszedł mi schemat kolorów. Na początku nie byłem do niego przekonany, ale im bardziej zacząłem na niego patrzeć, tym bardziej się orientowałem, hej, to wygląda całkiem estetycznie. A tak prezentują się w porównaniu z innymi członkami orkowego społeczeństwa. Z wojownikiem, z wodzem i z szamanem. Tak prezentują się w otoczeniu innych złych ras. Czarnego karła i złego kultysty. A tak prezentuje się w otoczeniu dobrych ludzi, no dobra, jednego człowieka i jednego półboga. Te konkretne modele orków, czy tam goblinów, jak kto woli, mogą się nie podobać niektórym ludziom ze względu na to, że są, no, niskie, ale wiecie co jest najlepsze? Oryginalne orki Tolkiena były właśnie niskie, on je sam opisywał jako mniejsze od człowieka i jak mam być szczery, to lubię pomysł niskiego orka. A wy co myślicie o tych moich orkach berserkerach? Powiedzcie mi co to jest i mam nadzieję, że się cieszycie, że nareszcie udało mi się zagrać coś z tej serii. Cześć.